To pewnie może zbyt wczesne, albo nie tak sformułowane pytanie, ale mimo wszystko powiem. To jest bardzo dobry raport, ja to zresztą już wcześniej ja. Nie ma chyba w Polsce, no może oprócz Leszka Balcerowicza, ale jako jednostka nie musi być aż tak brany pod uwagę, choć każdy człowiek się liczy. Więc nie ma w Polsce moim zdaniem osoby, która nie byłaby przerażona dramatycznym stanem rynku pracy. Bo tutaj mamy usługi w zakresie sprzątania ochrony, no ale przepraszam, to spotyka naprawdę już właściwie każdego. To już oprócz, byłby on śmieszny, gdyby był nie tak koszmarną przygodą dla ludzi w telewizji polskiej, wyrzuconych przez poprzedniego prezesa do agencji zatrudnienia, a obecnie, mimo że cały czas świadczyli pracę, właściwie znaleźli się absolutnie na boku i nikt ich już nie zatrudni, zostają jakby wyrzuceni z pracy, pozbawieni z pracy, bez żadnej, no nawet bez tej smutnej konieczności wyrzucania z pracy. Ale to jest tak naprawdę wszędzie. Więc nie ma w Polsce, wydaje mi się, osoby, która nie byłaby no co najmniej zmartwiona stanem rynku pracy. Powstają opracowania, działa czasem lepiej, czasem gorzej komisja, kiedyś trójstronna, teraz Rada Dialogu. I Krzysztof to już powiedział, ludzie widzą, wszystko działa. Na uniwersytetach pracują specjaliści oraz w różnych innych jednostkach badawczych. Czy jest pomysł, przepraszam, proszę mi nie mówić, że siądziemy do stołu, powołamy czwartą czy piętnastą podkomisję, bo czy jest jakikolwiek pomysł wspólnego działania, zrobienia czegokolwiek, żeby ludzie zobaczyli, że ktoś, tak jak powiedział Krzysiek, ktoś o nich walczy. Mnie się wydaje, oni sami, że oni sami walczą. Oczywiście pan przewodniczący bardzo słusznie powiedział, że jak ktoś ma do wyboru, bo to też jest prawda, nie mieć nic, a mieć robotę za 3 zł za godzinę, to on pewnie tą robotę, ale na pewno, tą on, ale jeszcze bardziej ona. Bo sytuacja kobiet jest jeszcze trudniejsza. To tą robotę weźmie. Czy jest jakiś plan zrobienia czegokolwiek oprócz z całym szacunkiem i ogromnym uznaniem napisania kolejnych raportów?